Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części Let's Play Project F. Nie no, oczywiście żartuję, jest to po prostu kolejna część Let's Play Superfrog. Lądujemy w kosmosie. Tak, kto by się tego w ogóle spodziewał? I nawet jeśli graliście w Superfroga na PC-cie, to i tak prawdopodobnie nie znacie tego poziomu, ponieważ on ukazał się tylko i wyłącznie na mojej ukochanej Amidze. Od razu powiem, że bardzo łatwo tu zginąć, ponieważ wystarczy dostać czymkolwiek tylko jeden raz. I dlaczego Project F? Ponieważ jest to, nawiązanie do innej kultowej gry Team 17, a mianowicie Project X, która była właśnie takim kosmicznym shooterem. I w niej też wystarczyło dostać tylko raz, żeby zginąć. Z tego co pamiętam. Tak. Muzyka, którą słyszycie, jest fantastycznym nawiązaniem do muzyki, która występowała właśnie w intrze. I ogólnie na początku Project X w samej grze nie było muzyki, były jakieś inne kosmiczne odgłosy. No ale muzyka jest naprawdę tutaj fantastyczna, idealnie przypomina tamtą muzykę. Przynajmniej mnie bardzo dobrze ta muzyka zapadła w pamięć. No i sam Project X, grałam w niego, bardzo mi się ta gra podobała, mimo że nigdy nie potrafiłam chyba dojść dalej niż do drugiego poziomu. Ale mimo wszystko grałam w nią dalej, ponieważ była niesamowicie grywalna. Ała! Tak, także bardzo dobrze wspominam tę grę mimo wszystko, mimo że nie wychodziła za bardzo. Tak, zwłaszcza ten początek, który teraz słyszymy, jest po prostu genialny. No i co tutaj Superfrog może zdobyć? Jak widzicie, czas nie leci, energii też nie ma znaczenia, możemy tracić życia i to w dość znacznej ilości. Możemy zdobywać te pomarańczowe P, które jest upgrade'em do broni, ale tutaj w Superfrogu akurat można zdobyć tylko jeden upgrade. Wow! Możemy zdobywać punkty i jeszcze takie zielone kółeczko z napisem One Up, czyli życie, które nie zdarza się za często. Nie jest też do końca... O, udało się! I od razu je straciłam. Te rzeczy, które się pojawiają też od razu... Znaczy, od razu po chwili znikają, także nie zawsze wszystko, co zestrzelimy, zdobędziemy. No ale mimo wszystko bardzo podoba mi się, że wymyśli coś takiego, nawiązanie do Projektu X. No i ten odcinek będzie bardzo krótki, ale mam nadzieję, że mimo wszystko wam się spodoba. U mnie wywołuje naprawdę bardzo pozytywne wspomnienia. Chociaż jeżeli ktoś nie zna Projektu X, to po prostu może nie czuć tego, tej nostalgii, którą ja czuję, kiedy gram w Superfroga ala Project X. Tak, no i tutaj już praktycznie kończy się ten poziom. O, one up. Także, żegnam już się z wami i do zobaczenia w kolejnej części Let's Play Superfrog. Poziom 6 zakończony. Nareszcie koniec jest w zasięgu wzroku. Dziwaczna i wspaniała stacja kosmiczna nikczemnej wiedźmy. Nasz bohater zbliża się do stacji i przygotowuje, by sprostać ostatecznemu wyzwaniu.